Już po raz dziewiąty przy wejściach na Grudziącki Cmentarz spotkamy wolontariuszy, którzy zbierać będą datki na renowację zabytkowych pomników i nagrobków. Zbieramy na szczytny cel, na renowację tych najbardziej cennych, zasłużonych pomników naszych przodków, Grudziądzan, nie tylko, bo przecież Grudziądz w XIX wieku, na początku XX wieku to również rodziny niemieckie i również na te rodziny zbieramy. Kwesta od wielu lat jest już dobrze znana mieszkańcom. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami jak co roku przygotowało dla darczyńców folder informacyjny. Przez te lata zdobyliśmy zaufanie mieszkańców. Staramy się co roku rozliczać, mając na uwadze realizację takiego projektu jak taki folder, który mieszkańcom mówi o tym, co zrobiliśmy. Rozliczamy się po prostu z mieszkańcami. Grudziądzanie bardzo chętnie przyłączają się do akcji. Grudziądzanie są bardzo hojni. Mają pełną świadomość, na co zbieramy. Oni o tym wiedzą, ponieważ informacja rzeczywiście jest przekazywana tutaj w naszej telewizji, w naszych gazetach lokalnych. I otwierają swoje portfele. Czasami jesteśmy bardzo często jesteśmy zadziwieni hojnością. W pierwszej kolejności odnawiane są groby zabytkowe, które sięgają nawet początku XX wieku. Przede wszystkim patrzymy na wartość grobu, na wartość pomnika. Jeśli on przedstawia właśnie tą wartość historyczną, przynajmniej ma 100 lat albo w okolicach 100 lat i jest godny tego, żeby go odrestaurować, to w pierwszej kolejności odrestaurowujemy. W ciągu ubiegłych lat udało się odnowić kilkanaście grobów i pomników. Jeśli nie uratujemy pomnika, grobu, grobowca, stanie się to ten pomnik znika bezpowrotnie. A jeśli nie ma historii, nie ma śladów historii, to nie ma narodu, ktoś tak pięknie kiedyś powiedział. Rąk chętnych do pracy w zbiórce na szczęście nie brakuje. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami to członkowie, którzy czynnie biorą udział w kwestowaniu co roku, ale z roku na rok tych kwestarzy jest coraz więcej. Staramy się, żeby to były osoby, które nie tylko są rozpoznawalne wśród mieszkańców, ale też tacy, którzy potrafią wejść w kontakt, w relacje i zachęcić do uczestniczenia w tej zbiórce. Przyłączyłam się do takiej akcji, ponieważ lubię pomagać innym i lubię brać udział w różnych akcjach charytatywnych. Jest tutaj wiele zaniedbanych grobów, o których już nikt nie pamięta i ktoś jednak musi się tym zająć, aby cmentarz nasz pięknie się prezentował. W roku ubiegłym udało się zebrać aż 16 tysięcy złotych. Wciąż jednak pozostaje wiele pracy. Zresztą wystarczy się rozejrzeć, ile tu jeszcze jest do naprawienia, do odnowienia, do odrestaurowania, że myślę, że na drugi rok będzie to 10. kwesta, czyli taka mała rocznica, ale myślę, że na kolejną dekadę starczy nam i pomników do odrestaurowania i naszego zapału. Każda chętna osoba może wspomóc akcję podczas wizyty na cmentarzu. Wolontariuszy spotkamy jeszcze jutro od godziny 9 do 14.